Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mr. Quelux, a to jest kolejny unboxing na moim kanale. Tym razem rozpakujemy sobie mikrofon krawatowy Mediatek MT390. A więc z przodu mamy kilka informacji, wysokiej jakości mikrofon, redukcja szumu, metalowy klip oraz kilka niepotrzebnych zbytnio informacji oraz strona producenta. Z boku opakowania nie posiadamy żadnych informacji, a z tyłu wysokiej jakości mikrofon z redukcją szumów, z przypinką metalową do ubrań o danej specyfikacji. Czułość od minus 67 dB do minus 47 dB, ukośnik PA plus minus 4 dB. Kabel o długości 2,4 metra. A więc zabierzmy się do unboxingu. W opakowaniu mamy troszeczkę bezużytecznej papierologii, wskazówki dotyczące ochrony środowiska oraz drugą, jak wpiąć mikrofon. Okej, a więc zabierzmy się za sam mikrofon, za najważniejszą część. Jak widzicie, mikrofon jest na bardzo ładnym metalowym klipsiku, mikrofon jest bardzo malutki, no ale niestety końcówka jacka nie jest pozłacana, zwykła srebrna końcóweczka. Okej, a więc przejdźmy do testu. Okej, a więc zabierajmy się do testu mikrofonu Audio-Techa MT390. W tej chwili jeszcze słyszycie mnie totalnie dźwięk z mikrofonu z lustrzanki wbudowanego. Jak widzicie, trzymam tu naszego jacka i w tej chwili zabieram się za podłączenie już. Okej. Okej, już w tej chwili mikrofon powinien być wpięty w 100%. Jakość pozostawiam w ocenie wam. I cóż, dajcie swoją opinię, czy warto było kupić. Dałem za to 12 zł, więc jeżeli wam się podoba taki mikrofonik, on ma bardzo długi kabel. Ja mógłbym w tej chwili odejść na przykład na 2 metry od siebie, na przykład tam nagrywałem wcześniej to. I widzicie, nie wiem, idę sobie dalej, a jeszcze mam troszeczkę kabla, więc spokojnie mógłbym na przykład na takiej odległości nagrywać coś. Całkiem spoczko, nie? Spróbujemy jeszcze dalej, odsuniemy lustrzaneczkę. Okej, tu myślę, że już taki max będę mógł mieć. Maksymalna odległość kabelka, jak widzicie, teraz go będę miał praktycznie na równo z lustrzanką. On, nie wiem jak w tej chwili leży ten mikrofon nawet, ale w tej chwili no, musiałbym jeszcze stosować przedłużkę, żeby z takiej odległości coś nagrywać. No dobra, ale myślę, że od teraz, tak jak już bym miał, to w tej chwili spokojnie mogę nagrywać totalnie na kabelku, tak pod tą, pod koszulką, bo widzicie, teraz mam na koszulce mikrofon podłączony, także zobaczymy. Okej, także jakość, tak jak mówię, pozostawiam opinię wam. I piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat właśnie tego mikrofonu. Czy jest warty uwagi za te 12 zł, jeśli tak, no to cóż, bierzcie go. Miałem kupić Zalmana Zetnik 1, który jest podobnież bardzo dobry, ale po prostu nie miałem aktualnie kasy. Wybrałem coś po prostu budżetowego. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało. Tak jak mówię, nie testowałem tego ani razu. Będę musiał to odsłuchać na komputerze. I w tej chwili może na przykład teraz zaczynamy jakiś dźwięk obrobiony. Nie wiem, spróbuję. Jeśli będzie coś potrzebne takiego, to obrobię. Dobra, także cóż, usłyszeliście, jak działa mikrofonik, także cóż, dzięki wam za to, że obejrzeliście ten unboxing i test. I cóż, resztę pozostawiam waszej opinii, wam, czy warto kupić do lustrzanki. Bo oczywiście wiedzcie o tym, że lustrzanka, aparat, wasza kamera, która ma wejście jack do mikrofonu, ma dużo lepszą jakość dźwięku niż tak, jak kupicie taki mikrofon zwykły, żeby go podpiąć do komputera. Taka zależność, a w sumie jest całkiem co innego, bo karta dźwiękowa w komputerze jest beznadziejna, a ta w lustrzance jest naprawdę porządna. Więc ten mikrofon powinien być bardzo dobry dla lustrzanek wtedy. Okej. Także tak jak już mówiłem, opinię pozostawiam wam. I cóż, dzięki i do zobaczenia. Hejos!